Serdecznie przybyły na ten jubileusz. Na początek poproszę wszystkich, żebyśmy powstali i minutą ciszy uczcili tych, którzy są nieobecni wśród nas. Dziękuję bardzo. Chcę powiedzieć, że głównym organizatorem tego jest Witek Zajder, który odkrył, że w tym roku przypada
50 lat, kiedy rozpoczęliśmy szkolenie spadochronowe, zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. Jest nam niezmiernie miło, że wśród nas jest obecny pan instruktor Wesołowski, który nas do tego przygotował, zarówno teoretycznie, jak i praktycznie. To on uczył odczynania. I tam leciało. Małą Gośka, mówię, że ta mam Gośka odleciała nam. Nie wiem, jak ją złapać, ciężko ją dogonić. Powiem jedno zdanie. Czysta wódka z spadochroniarzowi nie szkodzi. W 74 szkolenie szybowcowe, w 75 LWW, latałem na Biesie. No i później w Dęblin, no i w Dęblinie. W Dęblinie też mogłem latać na szybowcach, miałem zgodę od komendanta, także latałem tutaj w Maroklubie i w tym dniu, kiedy ta katastrofa była, te dwa szybowce, co się zderzyły, to właśnie byłem na ulicy. Mogę powiedzieć, że wsiąkłem to lotnisko. Tak, że mieszkałem najpierw blisko, mogłem tu przebywać codziennie, potem przy chmurze, przy dawku, przy świętej pamięci drągu. Byłem od szybowców, dwa lata wcześniej, w 1971 roku zacząłem od szybowców, a później tak się złożyło, że siedzieliśmy cały dzień jak te młode na starcie szybowcowym. Nie letaliśmy, przyszedł instruktor Wesołowski, a może byście chłopaki skoczyli. No i tak się zaczęło, w 1973 roku zacząłem skakać, później na studiach liznąłem trochę samolotu, no muszę się pochwalić, że wylasowałem się, latałem samodzielnie. Później wróciłem do szybowców, parę lat latałem na paralotniach, razem z Peciem skoczyliśmy. Wspomnę o trzech dżentelmenach. Jakżeby nie inaczej, o Grześku, Piotrku i Adasiu, którzy w dniu dzisiejszym mija 36 lat od wykonania ich pierwszego skoku. Żeby to ująć możliwie najprościej, młody duch, choć stare kości. PSL nie jest w ich przypadku kryterium starości. Co im życzyć 50 ich pierwszego skoku? Niech kolejne półwiecze skaczą chociażby raz w roku. Brawo. Ale ponieważ motorem, spirytem zmowem jest wspomniany Witia, to jest mój kolega z ławy akademickiej Akademii Witelowa Ciołka i Leśna, tak jest. To jemu chciałem poświęcić specjalny utwór. 50 lat minęło jak świeższy skok. Mija 50 rok, jak mój druh i kumpel Witia oddał w krośnie pierwszy skok. Choć minęło tyle lat, pędzi ten szalony świat, a mój kumpel z AWF-u wierny jak rodzony brat. Tym, co nas w przyjaźni trzyma, to charyzma jest maksyma. Przez wiele pokoleń z rzędu lotniczej specjalizacji ten nasz góry był legendą. Stąd w nas do latania zew to wrocławska AWF. W lisich kątach, bez kłopotu, Wita wsiadł do samolotu i tak mówiąc między nami, pierwsze loty samodzielne wykonał z pasażerami. Myślę, że opinii swej nie zbłądzę. Zaufanie guru Maxa droższe niż pieniądze. Do lotniczego z siebie Witka po latach dołączę, szybowce zabiję garbą w krośnie, a na glajtach łączę. Do tego dramatyczne barwne anegdoty, jak z Cergowej na zawieszeń z piłą łańcuchową zlotu. By dorzucić Witka lotnicze wybryki, zacytuję z mojej przemyskiej kroniki, gdzie przypomnę wyczyn naszego ojca, jak wyskoczył w Pichurycach z Zenkiem na ślub ojca. Do dzisiaj, gdy zapytam, każdy mi odpowie, że to nie był Zenu z Witią, tylko groźni talibowie. A w rocznicę tego skoku to nie żadna tajemnica, w Pichurycach starsi ludzie leżą krzyżem przy grobnicy. Cóż ci w tak doniosłej chwili, drogi druhu, mogę życzyć, byś do skoku, który już masz, kolejne mógł doliczyć. Niech na koniec będzie puentą twój filmowy znak. W skokach, jak i w życiu, nie tak ważne ile się ma, ale ważne jak. Brawo. Brawo. Pewne rzeczy mi umknęły, bardzo, bardzo ważne. Otóż państwo, panie i panowie, za trzy dni minie 61 lat od wykonania pierwszego skoku ze spadochronem Tadzia Wesołowskiego.
Dokładnie. Mało tego, jeszcze chciałem tutaj. Chciałem tutaj jeszcze Józia do tego. A Józiu chcę powiedzieć, bardzo proszę. Korzystając z okazji, już dzisiaj, jeżeli mnie nie zabierze Staszek Slidor i Wiesiek Szel, bo z nim zaczynałem pierwszy skok w 65, 14 maja, to zapraszam już dzisiaj na uroczystość 60-lecia. Będę chciał dotrzymać słowa. Rośnie, rośnie. Co tu się nie dzieje? Lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. Wróć, bo byście mu zabrali parę lat życia. 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat, niechaj skacze nam. Hej! 100 lat, 100 lat, 100 lat, niechaj skacze nam. Hej! Niech skacze nam. Niech skacze nam. Zrobił w sześciu pomyślność i niechaj skacze nam. Hej! Proszę. Ja się tym zabiorę. Proszę, przepraszam. No Witku, drugiej 50 tak jak sobie życzyłeś. To 50. A teraz idziemy na jednego. A teraz idziemy pić. Żeby nie było, że woda. Dobra, dziękuję. Nie musisz wszystkiego, ja wypiję. Przepitka? Brawo! Dziękuję bardzo. Czego to było w piosence. A może jeszcze ktoś ci będzie tak. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję.